No i dobra, już powinniśmy być online, także witam Was. Godzina 18, sobota, 1 czerwca. Mój gość specjalny tutaj Tadeusz Zoltar-Zieliński. Witam Cię, Tadeuszu. Dzień dobry wszystkim. Wiele Miło bardzo. osób pytało właśnie o Ciebie tak naprawdę i z tego względu też postanowiłem troszeczkę Cię tutaj przepytać. Pierwsze i podstawowe pytanie. Czy mógłbyś przedstawić nam swoją historię tutaj jako redaktora, jako gracza, jako Na prezentera i początku jak to był się właśnie mrok. zaczęło? Jak to się wszystko zaczęło, że jednak to gry cię wciągnęły i tyle lat już przy tym jesteś? Na początku był mrok i ten, i wielki wybuch. Aha. Tak się wszystko zaczęło. Nie, no zaczęło się od tego, że grałem całe życie od małych, najmłodszych lat, tak powiem. Pamiętam, że pierwsze gry to jak miałem 5 lat, to były jeszcze automaty w dawnych czasach w Polsce Ludowej. W takich budach, w takich tych, nie kontenerach, tylko w takich wozach na kółkach się wchodziło i się wrzucało 2 złotówki i się grało. Komputer miałem pierwszy, jak miałem 7 lat, czyli 3 dychy temu, dosyć dawno, i było to Spectrum i od tamtego czasu się wkręciłem w gry i grałem, miałem tam jakieś krótkie przerwy, jak sprzedałem komputer przed maturą i Bogu dzięki, bo pewnie gdybym nie sprzedał, to bym nie zdał. A tak to grałem cały czas i dopiero jak miałem 19 lat, to dostałem pierwszego peceta. Przepraszam, to będzie bardzo niewychowawcze, ale palę papierosa. No i wtedy jakoś tak się stało, że zacząłem. Ja oczywiście grałem na pecetach wcześniej od kolegów, ale w końcu mogłem pograć u siebie w domu, w UFO na przykład. Między innymi pamiętam, że to była moja pierwsza gra na pececie w domu. Właściwie głównie o to chodziło, żeby sobie pograć w UFO. A potem jeszcze tam jakieś inne gry się zaczęły pojawiać i przypadkiem spotkałem pewnego dnia kolegę, z którym jeździłem do liceum przez całe lata, który w jednym autobusie żeśmy się tam znali przez, nieważne, w każdym razie był to kumpel, którego nie widziałem jakiś czas. Pytam się go, co on robi, on mówi, że pracuje w gamblerze. No to ja mówię, to weź mnie wkręć. Mówi, okej. Okay. Ja zgłupiałem, mówię, no dobra, no to ja ci przyślę tekst. Napisałem jakiś tekst, moja matka, która jest dziennikarką, też z długim bardzo stażem, ponieważ ja wtedy byłem lamuchem i miałem 19 lat, to mi ten tekst poprawiła, że zadiustowała w sumie, nawet nie tyle zmieniła, co po prostu poprawiła wszystkie błędy. On poszedł, spodobał się, poszedł w marcu 96 roku w gamblerze i jakoś tak zostało. I od tego czasu pracowałem w branży. Przekręciłem się przez całą masę różnych redakcji. Współpracowałem przez 12 lat z Axlem, z Hyperem, czyli z Canal Plusem. Łącznie 7, ale jeszcze wcześniej przy jakichś różnych okazjach tam też mi się zdarzało. Pracowałem w takim programie, którego już nikt nie pamięta, który się nazywał Meta, który leciał na TV4 bardzo, bardzo dawno temu. To się chyba wtedy nie nazywało nawet TV4, tylko jakąś inną nazwę miał. Więc no, siedziałem w tej branży po prostu od zarania dziejów moich, że tak powiem. I ponieważ cały czas mi się to jakoś składało, krótko mówiąc, hajs się zgadzał, czyli byłem w stanie się z tego utrzymać, no to siedziałem. No i tak siedziałem. Ostatni rok spędziłem w CD Projekcie, właściwie w CDP.pl, bo to teraz się nazywa CDP.pl, gdzie troszeczkę z drugiej strony, że tak powiem, miałem okazję branżę poznać, czyli zabrałem się za rzeczy takie bardziej od strony handlowej, można powiedzieć. Handel, PR, marketing, tego typu rzeczy. Bardzo się cieszę, szczerze mówiąc, bo po pierwsze, no nie ukrywam, że prasowy rynek to teraz mocno umiera i to pod wszystkimi, że tak powiem, na wszystkich frontach, oprócz online'owego, tylko że w online z kolei nie ma pieniędzy. Jest bardzo ciężko. Więc to był jeden powód, a drugi powód był taki, że chciałem spróbować czegoś nowego i zobaczyć, jak wygląda branża z drugiej strony. No i w międzyczasie tam się do mnie odzywali, właściwie odzywała pewna osoba z Riotu i tak namawiała, żebym się tam jakoś do nich, że tak powiem, zrekrutował. No i w końcu po LCS-ie tegorocznym i po Intel Extreme Masters Katowice stwierdziłem, że cholera, czy może to jest dobry pomysł. Udało się przejść z powodzeniem 4-stopniową kwalifikację, która nie była łatwa, dodam. Maniusz, weź mi wrzuć, przepraszam, jeszcze off-topicowo, weź mi wrzuć namiar na twojego tego, bo jakoś zgubiłem. Na moje na co? Na Twitcha. Na mojego Twitcha, no już na twojego widzę. Twitcha, żebym mógł sobie na popatrzeć na pytania ewentualnie tam od czata. Już udostępniam tutaj, proszę bardzo. O, X-Man Exit, właśnie, tak. Sądziłem, że czegoś mi brakowało.
No i przeszedłem rekrutację i 14 czerwca lecę, czyli za 2 tygodnie dokładnie. No właśnie. Tutaj a propos Riotu, to myślę, że za chwilę do tego wrócimy, ale powiedz mi, co w twojej całej karierze tak najbardziej ci zapadło w pamięć, które momenty takie najlepsze zapamiętałeś i stwierdziłeś, że no to jednak właśnie jest to i warto przy tym zostać, że jednak ta branża cały czas będzie cię trzymała, bo sprawia ci to nie radość. Było momentu, nie było momentu, żeby nie, może tak. Poczekaj, wrzucę jeszcze tutaj, podlansuję, że jest. Właśnie rozmawiam z Mańkiem, zapraszam serdecznie. O. Nie było momentu, żeby nie. Nie ma czegoś takiego, co by mnie jakoś tak nie bardziej trzymało. Ja to po prostu zawsze robiłem, zawsze mnie to jarało, zawsze się tym dobrze bawiłem i miałem z tego, jak mówię, no ja nie ukrywam, no słuchajcie, no prawda jest taka, że w życiu trzeba zarabiać na czymś pieniądze, tak? Mi się udało odnaleźć się w tej niszy, czyli w grach i nie było w ogóle jakby konceptu, żeby robić cokolwiek innego przez całe moje życie. Nie miałem takich właśnie jakichś myśli, żeby coś się, może coś innego na przykład, nie wiem, sprzedawać koszulki. A jedna z takich, z tych sytuacji, czy jeden z eventów, który najbardziej, najmilej wspominasz, to co to może być? No Intel Extreme Masters Katowice, no to wiadomo, to jest zdecydowanie najbardziej miażdżąca impreza e-sportowa, na jakiej byłem. No tak. Ale takich było wyjazdów było w ogóle sporo, bo o, jest Kotwicz. Siema Kotwicz. Więc wyjazdów w ogóle było sporo, bo od 2007 do 2011, jak się czaje za krzaczkami, to nie są krzaczki, to są winogronka, do 2011 właściwie cały czas prawie gdzieś jeździłem na jakieś wyjazdy tak zwane prasowe. Przy okazji naprawdę wyjazdy prasowe to nie jest tak, że się jedzie i pije drinki z palemkami, tylko to jest dosyć ciężki zapieprz, gdzie się zwykle jeździ na jeden dzień na przykład na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, co jest dosyć bolesne, można powiedzieć, dla zdrowia. Przy czym miałem fuksa, bo ja jestem przestawiony, znaczy już teraz nie, ale byłem przestawiony przez całe lata na czas wschodniego wybrzeża, czyli byłem o 5 godzin przesunięty w stosunku do naszego czasu. Znaczy chodziłem spać o 5, mówiąc, to jest 10 lat, więc nie miałem problemów z tym. O, Redzor jest, proszę bardzo. Sama eluta. Więc jakby nie miałem problemów strasznych z jetlagiem, które mieli moi koledzy z branży i zwykle oni już wymiękali pod wieczór w Stanach, a ja jeszcze cały czas byłem na chodzie. Ale tak jak mówię, no wyjeżdżanie na jeden dzień nie jest takim super fajnym sposobem spędzania wolnego czasu. Natomiast pojeździłem sporo, byłem na paru naprawdę śmiesznych i dziwnych wyjazdach, w stylu na przykład na Red Alert nas zawieźli do bunkra przeciwatomowego 17 pięter pod Moskwą. Teraz była tam robiona ostatnio impreza Metro Last Light, bardzo a propos. O, to ciekawe miejsca na świecie w takim układzie pozwiedzałeś. No, parę fajnych widziałem dzięki grom. Także się udało. No cóż, może jednak przejdźmy do merytum całego, no bo już za niedługo, dokładnie, jeżeli się mylę, to mnie popraw, 17 czerwca? 17 czerwca ruszam, tak, ale 17 czerwca ruszam jako rajoter, ale to nie oznacza, że od 17 czerwca będę tutaj wszystko animował. 17 czerwca jestem pierwszy dzień w pracy, więc jak się łatwo domyślę, 17 czerwca będę próbował ogarnąć, co się tam w ogóle dzieje dookoła. Jakieś muszę sobie wyrobić ten numer ubezpieczenia społecznego, tak, to się social security number, jakieś tam w ogóle papiery, konto, nie konto, więc sądzę, że tak naprawdę na dobrą sprawę to ruszymy, bo nie będę robił tego sam oczywiście. Ruszymy pewnie koło jakiegoś 20, no pod koniec czerwca będziemy już tam mieli jakieś bardziej skoordynowane. Podejrzewam, że i tak pierwsze pół miesiąca do miesiąca to będzie przede wszystkim planowanie, wymyślanie konceptów, dopinanie jakichś koncepcji, które już istnieją, bo wiem, że Riot ma już sporo mechanizmów, które w Polsce jeszcze nie zostały wprowadzone. I o, tak właśnie będzie się działo. No dobrze, to czy jako Rioters, znaczy no jeszcze akurat nie, ale może już tutaj za niedługo, czy jesteś nam jakoś w stanie powiedzieć,
Na czym przede wszystkim będzie się opierała Twoja praca jako koordynatora? Na koordynowaniu społeczności. Nie no, wyobraź sobie, na czym to się może opierać. No, odzywają się do mnie ludzie, oni mają pomysły, ja te pomysły koordynuję, wprowadzamy je w życie. Oprócz tego mamy własne jakieś koncepty, które będziemy też próbowali w życie wprowadzać. To tak jak mówiłem, no Riot już tam ma trochę koncepcji związanych z tym, jak to wszystko rozkręcić. Ja zakładam, że będę często w Polsce. No, nie mam pojęcia, czy tak będzie, ale mam nadzieję, że będzie. I zakładam, że będę po prostu sporo jeździł po kraju, będę się pojawiał na różnych eventach, będę organizował eventy, koordynował właśnie, żeby to wszystko się dobrze spięło. No, szeroko pojęta działalność rozwijająca League of Legends w Polsce. Współpraca z mediami, współpraca z graczami, z organizacjami, z nie wiem, barcrafty na przykład, to mogę zdradzić, że są plany na to, żeby robić jakieś barcrafty, ale to jeszcze też jest wszystko na razie. Słuchajcie, ja nie znam szczegółów tak naprawdę, tak? Znaczy ja pojechałem tam z moimi jakimiś pomysłami, one oczywiście gdzieś tam się spinały z pomysłami Riota, ale ile z tego będzie wprowadzane w życie i w jakiej formie, jest mi ciężko powiedzieć, bo po prostu jeszcze tego nie wiadomo. Czy jako przyszły community manager, bądź też teraz jako, no teraz jesteś na razie jako wolny człowiek, można powiedzieć, tak? Bo chyba już tam w CD Projekcie już nie siedzisz, CD Projekcie, tak? W ogóle tak, nie CD, tylko CD Projekt i nie CD Projekt, tylko CDPPL. To jest CDPPL, no tak. najbardziej przerąbana akcja od strony PR-owej, jaką sobie można wyobrazić, bo musisz wytłumaczyć, że CD Projekt to jest jedna firma, CD Projekt Red to jest druga firma, właściwie CD Projekt to jest holding, tak? Czyli firma, spółka akcyjna, w której skład wchodzą spółki córki. I między innymi wchodzi CDPPL, czyli dawny CD Projekt Niebieski, czyli ten, który się zajmował dystrybucją gier w pudełkach i filmów i tym podobnych. CD Projekt Czerwony, czyli deweloper, i to jest oddzielna firma, która nie jest tak, że my tam siedzimy razem i się w ogóle trzymamy za rączki i radośnie idziemy oglądać Wiedźmina. Wręcz przeciwnie, ja jeszcze na przykład nie widziałem Wiedźmina trzeciego, ani kawałka. A oprócz tego jeszcze jest GOGO, oczywiście, czyli Good Old Games, czyli firma, która jest właściwie zagraniczna, ponieważ jest zarejestrowana na Cyprze, o ile pamiętam, która zajmuje się też dystrybucją cyfrową gier. Aha, to się to zagmatwać bardziej chyba nie można było. Można, można. Można, można. Można, na pewno można było. Dobra, to jako obserwator ogólnie sceny League of Legends, powiedz mi, jak według ciebie wygląda polska scena? Bo europejską to zostawimy na razie na później. Mniej więcej wiadomo, jest mym i nic. Jak może wyglądać? No. A polska społeczność w takim układzie? Wiecie co, to ja mówię teraz wiecie, w sensie do wszystkich, tak? Nie tylko do ciebie osobiście. To nie jest tak, inaczej. Właśnie obejrzałem, zresztą wrzuciłem do mnie na Walla, bardzo polecam. O, Dis jest, cześć Dis. Bardzo polecam, tam jest taki godzinny wykład z MIT, z czegoś takiego, co się nazywa Game Lab. MIT to jest Massachusetts Institute of Technology, czyli taki bardzo prestiżowy uniwersytet techniczny w Stanach Zjednoczonych. No oni tam mają właśnie Game Lab, czyli jakieś laboratorium zajmujące się grami. I tam był wykład dwóch panów z Riota, Light, jeden się nazywa Light, a drugi nie pamiętam jak. Właściwie trzech tak na dobrą sprawę, ale dwóch przede wszystkim mówiło, które było o psychologii behawioralnej graczy, czyli o tym, jak się zachowują gracze i jak wpływać na ich zachowania różnymi mechanizmami. To, co oni powiedzieli, że przede wszystkim to nie jest prawda, że większość graczy jest toksyczna i w ogóle, że jest chamska i jest złem. To nie jest prawda. Większość graczy nie jest taka. Większość graczy to są zupełnie zwykli ludzie, którzy bardzo często ulegają jakby jakimś tam toksycznym zachowaniom. Mi się bardzo podoba określenie toksyczne i to ma bardzo głęboki sens zresztą, bo to jest tak, że masz jedną osobę, z tego co oni mówili, to jest 1% graczy toksycznych tak naprawdę. Tylko ten 1% psuje krew całej reszcie. Bo wystarczy, że jeden gracz w ciągu gry zacznie flamować i już powiedzmy, że nawet jak mu nikt nie odpowie, to dwóch graczy pozostałych się tym wkurzy. I w następnej grze oni też coś powiedzą komuś i to się tak nakręca, nakręca, nakręca. I moim zdaniem z polską sceną jest dokładnie tak samo. Znaczy nie ma większości ludzi, którzy są źli i w ogóle wszyscy jesteśmy nienawistni do siebie, tylko jest grupka krzykaczy, którzy piją krew wszystkim, flamując dookoła.
A niestety nie ukrywam, że Polacy w flejmowaniu i w hejtowaniu są dosyć aktywni. I to widać nie tylko w LOL-u, ale właściwie wszędzie. Nie wiem, no wystarczy spojrzeć na komentarze pod dowolnym artykułem na dowolnej stronie internetowej, czy to będzie, nie wiem, lemmingowa strona, czy to będzie prawicowa strona, czy to będzie, nie wiem, komusza, czy jakakolwiek inna, zawsze jest dokładnie to samo w komentarzach, tak? Ludzie flejmują, flupają, hejtują na siebie, ale tak naprawdę tych ludzi w stosunku do tych, którzy przeczytali ten artykuł, czy tekst, to jest ile? Procent znowu, to jest procent, tak? Tylko ich właśnie widać. To też wiem po moich doświadczeniach z CD Projektem. Myśmy mieli na początku w CDP-ie trzech czy czterech użytkowników, którzy non-stop po nas jechali. Hardkorowo, oporowo o wszystko. Tak, co byśmy nie zrobili, to był pojazd na to, że jesteśmy żużlami, złodziejami, głupkami, że nie wiemy, co robimy, że jest źle. Zabanowaliśmy czterech graczy, przy czym od razu mówię, że Riot nie ma takiej polityki, żeby banować. Akurat oni wolą reformować, a nie banować, czy właściwie my wolimy reformować, a nie banować. No ale myśmy tam pojechali po oporze, po prostu żeśmy wywalili tych gości z forum. I jak żeśmy ich wywalili, no to po pół roku się okazało, że jednak na forum jest spokój, że ludzie zaczynają się wymieniać poglądami, że zaczynają rozmawiać o grach, że zaczynają rozmawiać o nie wiem, o jakieś tam, robią sobie konkursy sami. Zaczęło się to samo wszystko po prostu kręcić, więc no tak jak mówię, ja nie zamierzam banować, tak? Natomiast bardzo liczę na to, że uda się po prostu wprowadzić takie bardziej pozytywne podejście do świata. Jestem w ogóle dosyć optymistyczną osobą i ja nie hejtuję, bo szkoda mi na to życia. Czasem oczywiście, jak każdy tam się zdarza, że jakiś tam flupa rzucę na kolegę. Przepraszam, ale muszę teraz zrobić znowu tą rzecz, której nie powinienem robić. Halo, słychać mnie? Tak, słychać cały czas. Czyli jadę disem teraz. Dis wie, o co chodzi. O Trybunale za chwilę, bo tutaj ktoś się pyta, czy wiem coś o Trybunale. W każdym razie, tak jak mówię, no ja uważam, że może to też wynika troszeczkę, no nie będę mu ukrywał, z wieku, bo im człowiek starszy, tym mniej się zaczyna przejmować głupotami, ale ja po prostu no mam centralnie wyłożone na flejmujących kidów, którzy w trakcie meczu coś tam krzyczą. Po pierwsze są mechanizmy w LoLu, które pozwalają to zlikwidować całkowicie, czyli można po prostu wyłączyć czata i problem znika całkowicie. Po drugie, kiedyś jeszcze był ten problem, że można było wyłączyć czata i dostać później bana za brak komunikacji. No teraz zniknął ten problem, bo są pingi, także można... Nie, palę, ale papierosa. Od razu mówię. Już ktoś podejrzewał. Tak. Nie no, wiem, że palenie szkodzi zdrowiu, właśnie rzucam, ale ciężko mi to idzie. Po raz kolejny rzucam. W każdym razie, poza tym, gdyby to było zielone, to bym już teraz mówił, wow, dude, te kolory. Więc nie, to nie jest nic zielone. Więc tak jak mówię, no wydaje mi się, że gdzieś na końcu jest możliwość zmienienia psychologii ludzi, nastawienia ich do gry i pokazania, że to wcale nie jest takie piekło, jak się wydaje. Natomiast nie ukrywam, że na poziomach 1.30 to piekiełko trochę jest. To znaczy, tam rzeczywiście ludzie się zachowują dużo gorzej niż się zachowują wyżej, ale wystarczy dociągnąć do tego 20 poziomu, pograć troszeczkę i się zaczyna trafiać na mniej więcej normalnych graczy, nawet na normalach. No, to zależy też. Powiedziałeś, że jest mały procent tak naprawdę ludzi hejtujących, ale nie wiem, czy nie przyjęło się tak naprawdę, że my jako ogólnie, jako naród jesteśmy trochę tacy... Ale my sobie, to jest samospełniająca się przepowiednia, bo jeżeli my tak o sobie mówimy i tak uważamy, to tacy będziemy. Człowiek sam sobie tworzy świat, tak? Znaczy, żyjesz w takich warunkach, jakie sobie sam stworzysz i nie mówię teraz o warunkach oczywiście finansowych czy też życiowych, tylko raczej o... właśnie o tym, jakie masz podejście do świata. No nie, dla mnie dowodem najlepszym na to, że można być pozytywnie nastawionym, jest Brazylia, która mnie absolutnie urzekła jako kraj, bo tam są naprawdę bardzo biedni ludzie i tak jak u nas jest tam, nie wiem, kilka procent ubogich ludzi, takich naprawdę ubogich, którzy rzeczywiście biedują, to tam jest 40%, tak? Tam 40% społeczeństwa żyje za dolara dziennie, czy tam za 5 dolarów dziennie ma. Nie, 5 dolarów to jest kupa kasy, za dolara dziennie. I jakoś mimo tego potrafią być pozytywnie nastawieni. Oczywiście czasem do siebie strzelają, no ale... Wiesz, no nie można mieć wszystkiego. A także mówię, głęboko wierzę w to, że jeżeli się uda ludziom wytłumaczyć, że świat nie jest tak straszny, jak jest,
Tak, wiesz, to jest tak samo jak z Polakami mówiącymi o Polsce. To jest mój naczelny temat. Wszyscy właśnie wyjeżdżam z kraju, tak? Mój wujek mówi, no tak, Boże, wyjeżdżasz z kraju. Dobrze, że wyjeżdżasz, bo tutaj to... Ja mówię, wow, wujek, moment, moment. Nie wyjeżdżam, tylko... Znaczy nie wyjeżdżam z kraju, nie uciekam z kraju, tylko wyjeżdżam, bo dostałem inną pracę. Nie wyjeżdżam z kraju, bo mi jest źle, tylko dlatego, że moja nowa praca będzie po prostu wyjątkową okazją dla mnie na życiową jakość, tak, żeby coś tam fajnego zrobić, tak? Więc to nie jest tak, że ja stąd spieprzam, bo mi się tutaj nie podoba i uważam, że to jest... No nie będę mówił jak, tylko... Coś piszą. Aha, jeszcze a propos studentów. Moi drodzy, ja byłem też studentem i to byłem studentem w latach 90., kiedy uwierzcie mi, było gorzej niż jest teraz. Więc naprawdę nie przekonują mnie argumenty, że studenci muszą kręcić. Tak, no ja pierwsze moje zarobki to było 100 zł zarobiłem w gamblerze za tekst. I musiałem za to 100 zł, oczywiście mieszkałem u rodziców, tak jak większość ludzi w Polsce do 25-4 roku życia. I naprawdę nie widzę teraz nic, co by było gorzej niż było wtedy, a wręcz powiem, że teraz szanse na zrobienie czegoś fajnego ze swoim życiem są nieporównywalnie większe niż myśmy mieli w latach 90. A już pomijam komunę, kiedy człowiek nie mógł wyjechać z kraju nawet normalnie. Więc ja generalnie rzecz biorąc uważam, że oczywiście, że zawsze trawa jest zieleńsza po drugiej stronie płotu, tak? Czyli że tam, gdzie nas nie ma, tam jest fajnie. Ale z drugiej strony ja Bogu dziękuję zawsze, że się nie urodziłem o 5000 kilometrów na południe, na przykład w takiej Somalii, gdzie można było teraz zginąć za nic, tak? I jest 250 tysięcy tam umarło osób z głodu, z czego 100 tysięcy dzieci. Więc serio, są miejsca gorsze niż Polska i to dużo, dużo, dużo gorsze. A u nas jest w miarę bezpiecznie, znaczy inaczej, jest bezpiecznie, jesteśmy w sytuacji w kraju, która nigdy nie była tak dobra, jeżeli chodzi o geopolitykę. Znaczy nigdy, nigdy w historii Polski nie było tak, żeby tak jak teraz nie chciał nam nikt wjechać. Tak? Nie mamy bezpośredniego zagrożenia, że będziemy mieli wojnę. Nie będziemy mieli, nie prowadzę sam z sobą wywiadu, tylko Maniek się nie przerywa kotwiczu. Nieładnie tak przerywać, wiesz. Właśnie. Więc tak jak mówię, no ja uważam, że Polska nie jest najgorszym krajem na świecie, wręcz przeciwnie, jest w czołówce najfajniejszych krajów na świecie. A to, że są jakieś inne kraje, gdzie jest lepiej, no zawsze będzie lepiej, tak? No, trudno, taka karma. Mogło być gorzej. Zawsze mogłoby być gorzej. A propos twojego tutaj powiedzenia, że na polskiej scenie jest mym i nic więcej, nie bierzesz pod uwagę na przykład Anexis czy drużyny, które dopiero... że słuchaj, tak powiem, wychodzą jeżeli... troszeczkę do góry, jak na przykład znaczy... Imperium Gamers, czy spoko, czy tylko że dajmy im szansę, dobra? Bo na razie to no, wzięcie udziału w jednym turnieju, szansę. Ale wzięcie udziału w jednym turnieju i wygranie go to jeszcze nie jest stworzenie stabilnego. Ja im życzę jak najlepiej, żeby nie było. Ja się bardzo cieszę, że powstają teamy. Będę bardzo aktywnie je wspierał wszelkimi możliwymi sposobami, bo to jest też jeden z, o właśnie, a propos, jeden z moich głównych celów to wspieranie e-sportu w Polsce, bo nie ukrywam, że to jest mój konik. Natomiast fakt jest taki, że od 2010 roku, kiedy zacząłem grać w LoL'a, kiedy zacząłem się interesować tematem, jest jeden team, który gra w tym samym składzie, jest to MYM. Znaczy, no powiedzmy, że w tym samym składzie, tak, ale ma ten rdzeń mniej więcej ten sam. I jest to MYM. Żaden inny team od tamtego czasu nie przetrzymał dłużej niż jednego turnieju, tak? FX-y rozpadły się pod jednym turniejem. Elohel, proszę bardzo, Kosiku. Elohel rozpadło się, obecnie to jest tak naprawdę no, taka właściwie trochę PR-owa wydmuszka. Anexis życzę jak najlepiej, ale jeden turniej wiosny nie czyni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja się bardzo, bardzo liczę na to, że będzie więcej zespołów, które sobie będą dobrze radzić, ale na razie jest MYM i długo, długo nic. A jak uważasz, jakie szanse będzie miał MYM w LCS-ie? Jak oceniasz ich szanse, no na przykład z Gambitem czy z Fnatic? No ogólnie można powiedzieć, no, z tymi najlepszymi, no. Z tymi najlepszymi może być ciężko i wygranie z nimi może być bardzo dużym wyzwaniem. Natomiast wydaje mi się, że mają szansę być w tej górnej czwórce i mają szansę uniknąć baraży. No bo właśnie MYM czasami pokazywał, że i Gambit i Wild Geniuses nie stanowiło dla nich problemu. Jedyny chyba team tak naprawdę to Fnatic, które wygrało teraz tego LCS Spring. A co sądzisz w takim układzie o All Starsach? Nie wiem, czy może oglądałeś All Starsy? Wiesz co, niestety z racji, że godziny były wczesne. No to wiem, dziewiąta. Niestety, no dziewiąta czy tam siódma. No nie, dziewiąta i siódma mnie zabijają, więc oglądałem jakieś powtórki.
No jestem rozczarowany tym, że Europa jest najgorszym teamem No właśnie też właściwie o z to chciałem wszystkich. się zapytać, czy... Jest to dla mnie strasznym zaskoczeniem, bo szczerze mówiąc, to byłem przekonany, że wklepią Amerykanom aż miło. I bardzo mnie zaskoczyło, że nie wklepali, ale wydaje mi się, że tutaj jakby problem leżał w języku, krótko mówiąc. Tak? To znaczy, jeżeli masz trzech graczy, którzy mówią po rosyjsku, z czego dwóch mówiących właściwie tylko po rosyjsku, a jeden mówiący nieźle po angielsku, czyli Alex, bo zdaje się, że tam kto był? Alex, Edward Diamond i Diamond, nie? No tak, czyli Diamond i Edward mówią ledwo co po angielsku. Diamond chyba nie mówi w ogóle, z tego co pamiętam, a Edward się uczy, ale to dopiero się zaczyna uczyć. Alex mówi, to mówi nieźle. No a reszta dwóch graczy SOAS i ten. Yellow Pit, tak? No i to trzech graczy mówiło po angielsku, dwóch nie mówiło w ogóle. No, problemy z komunikacją, krótko mówiąc. No. Zresztą ja nie wiem, jak tam jest bo wiem, że akurat Amerykanie podobno się strasznie tam kłócili między sobą. Tam były jakieś w ogóle mega wojny. Coś czytałem o tym. Tam coś było, oni się też bardzo nie mogli podobnież dogadać. Jakieś hejty były. No Chińczycy zresztą też mieli ten sam problem, jeżeli chodzi o język, aczkolwiek Chińczycy, no niestety tutaj wydaje mi się, że po prostu pojechali chwilowo, byli lepsi. No. Tam jest trochę inna kultura, tam jest trochę inna kultura w ogóle sportów w Azji. To najlepiej było widać, kiedy pokazywali gaming house'y różne. I widziałem tam gaming house Kersa, gaming house CLG, to takie wypasione w ogóle, na max wypasione wille, tak, z basenami, jakieś tam cuda na kiju po prostu. Po czym idziesz do game house'u azjatyckiego, który jest mieszkankiem na 11 piętrze w bloku, w którym mieszka 20 małych Koreańczyków, którzy siedzą od rana do wieczora, śpią na pryczach piętrowych i siedzą przy komputerach od rana do wieczora. No i no Boże, oni po prostu mają inną motywację i inne warunki pracy w ogóle, inne podejście do tego wszystkiego. Dużo bardziej profesjonalne mi się wydaje niż Europejczycy, niż zachodnia kultura szeroko pojęta. No właśnie, bo to chciałem cię też zapytać właśnie o ten e-sport. Jaka jest różnica między właśnie Chinami, czy Japonią, czy Koreą, a oczywiście tutaj resztą świata, no, trochę mnie uprzedziłeś, ale nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale tam nawet już chyba w takim, powiedzmy, pseudo-urzędzie pracy można się starać o robotę jako pro-gamer. Czy wiesz coś na ten temat? Nie, nic nie słyszałem. Bo tam też tak, jeżeli chodziło o kulturę, to bodajże było tak, że rodzice nawet danego dziecka, które miało jakieś tutaj hobby związane z grami, sami próbowali go jakoś tam właśnie No to jeszcze do tego jeszcze trochę nam brakuje i no bo u nas społecznie. Jest troszeczkę inaczej to postrzegane, prawda? Tam jak dziecko chce grać, no to jednak rodzice pomagają, a tutaj już... Tak, ale tam jest 90%, czy tam 95% ludzi podłączonych do wysokopasmowego internetu. Gry są normą, gracze od lat są gwiazdami mediów i młodzieży. No to jest zupełnie inny świat. I niestety dlatego też oni tak dominują, bo tam jest po prostu zupełnie inne podejście, zupełnie inna kultura grania. Tak? Tam to jest już... Sport, nie bez powodu od lat się mówiło, że StarCraft w Korei jest sportem narodowym. No jest, no. Obecnie jest League of Legends, Bogu dzięki. A właśnie, a jak myślisz, kiedy reszta świata będzie w stanie dogonić tam Chiny czy Koreę? Ciężko mi powiedzieć. Szczerze powiem, ciężko mi powiedzieć. Nie podoba mi się dominacja Azji w kolejnym e-sporcie, bo uważam, że to jest bardzo szkodliwe dla e-sportów. Natomiast czy się to uda zmienić? No kurde, to od nas nie ma, to akurat powiedział mi Dana, sądzę, że część z was kojarzy, Sean Plott, niejaki, taki bardzo znany caster od StarCrafta. On powiedział, że nie ma czegoś takiego, że Koreańczycy są bardziej predestynowani do tego, żeby być lepszymi graczami. To się nie bierze z jakichś umiejętności psychofizycznych, tak? Znaczy, być może biegacze najlepsi są rzeczywiście z Etiopii, bo tam ludzie są tak zbudowani i wychowują się w takich warunkach, że są po prostu naturalnymi Maratończykami, ale z grami tak nie jest. Nie jest tak, że jeżeli jesteś Azjatą, to jesteś od razu lepszy w gry, z definicji lepszy w gry niż Europejczycy czy biali, tak? To jest tylko i wyłącznie kwestia pracy, ciężkiej pracy i systemu, który pozwala ci tą pracę wykonywać, tak? Czyli systemu, czyli mam na myśli organizacji, wsparcia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Dobra, przy okazji tego, że wspomniałeś o kasterach, to chciałem się też zapytać tutaj, bo w sumie też jestem ciekawy, czy jako taka wykonawcza w Riocie, jako koordynator, masz już Ja jakiś nie plan, jak. będę władzą wykonawczą żadną, A, prawdopodobnie. powiedzmy, no. Dla Będę nas władzą może syć. koncepcyjną. Ja tam chcę koncepcję budować. No Tam, dobrze, to wiesz, czyli. struktury. To czy możesz ewentualnie zdradzić jakąś koncepcję na temat tego, jak polepszyć może trochę społeczeństwo i Czy moim zdaniem to jest to, co ja mówiłem zresztą na rozmowach kwalifikacyjnych? Moim zdaniem LOL-owi w Polsce brakuje struktury, tak? Znaczy nie ma jasno odniesionego, nie ma jasnego punktu odniesienia dla graczy. Nie ma miejsca, w którym można byłoby. To jest ciężko wytłumaczyć troszeczkę, ale jakby nie ma systemu, do którego oni mogliby się odnosić. Nie ma stworzonych, tak jak zauważ, co robi LCS. LCS lansuje sportowców, tak? Lansuje postacie. U nas czegoś takiego nie ma. U nas jest raczej bardzo negatywne podejście do ludzi generalnie, więc jest, wiesz, grupa fanów Szuszeja i grupa hejterów Szuszeja i one się ze sobą biją. Ja bym chciał, żeby była jakaś taka bardziej struktura stworzona po to, żeby lubić LOL-a generalnie i żeby traktować go jako fajny sposób spędzania wolnego czasu. Natomiast dokładnych planów ci nie podam, tak jak mówię, no jeszcze sam nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało i co będę robił i na ile będą moje odpowiedzialność, na ile będę odpowiedzialny i za co. Jakieś koncepcje są. Sądzę, że przede wszystkim podstawowa rzecz to jest to, żeby było widać, że Riot się interesuje Polską. Tak? Mamy wielką społeczność i ona jest troszeczkę teraz moim zdaniem zaniedbana i będziemy dbali o to teraz właśnie, żeby nie była. Tylko żeby miała fajne. No właśnie, stworzyć system LAN-ów w większych miastach, które napisał Hibowski na czacie. To jest mniej więcej ta strona, w którą się powinno iść. Nie mówię, że zrobimy od razu stałe Rewolucję mecze w jakąś. każdym mieście, ale sądzę, że właśnie dokładnie to jest kierunek, w którym będziemy uderzali. O, Krewal jest. Cześć, Krewal. Będzie mi brakować pocisków Miłosza. Będzie mi brakować Miłosza, żeby móc jego cisnąć za to, że się nie zna na grach, bo się nie znał. No widzisz. A propos społeczności, to tutaj już było wyjaśnione. Co w takim układzie ewentualnie z nami kasterami, bo wiadomo, że Jest źle, jest źle też jest i chłopaki, właśnie. jest z wami źle i to jest fatalnie. Ja wam odmówię to od roku mnie nie słuchacie, od roku macie to w dupie, a ja teraz będę, że tak powiem, używał moich mocy psioniczno-riotowych, żeby to zmienić. Poprawić język, nie, będzie trzeba, to jest akurat dobry pomysł, bardzo Taza, jeszcze z ostatniego Pogadajmy o e-sporcie, czyli stworzenie jakiegoś, nie wiem, takiego słownika tego, jak się powinno mówić. Nie podoba mi się bardzo, że nie ma jednego streama praktycznie, no nie wiem, może z dwa czy trzy streamy, które ja mógłbym myśleć o tym, że, bo wiecie, że na League of Legends było coś takiego jak Spotlight, tak? Streamer Spotlight. Szuszej był swojego czasu spotlightowany z nami. Czasem się zdarza, że ten. W Polsce teraz nie mam kogo spotlightować. Dlaczego? Dlatego, że wchodzę na dowolny kanał w dowolnym momencie, czy na dowolny materiał o LoLu i w ciągu pierwszych 30 sekund padają bluzgi. Ja od razu mówię, bluzgi w ogóle na dzień dobry skreślają całkowicie streamera, tak? To znaczy nie ma możliwości, żeby był spotlightowany ktoś, kto nie potrafi się kulturalnie wyrażać. Z drugiej strony na przykład jest Rock, tak? Którego ludzie uwielbiają, bo ma gigantyczną widownię, który jest super kulturalnym gościem, no ale niestety Rock nie, no nie mogę go zespotlightować, bo Rock jest na razie na szóstym poziomie, czy tam, nie wiem, dziesiątym. Wiesz, no, jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji, jeżeli chodzi o streamingi. Będę szukał, na pewno będzie robiony casting. Nie ukrywam, że trzeba znaleźć jeszcze tutaj parę osób. Sądzę, że będziemy to jakoś robili przy współpracy z ESL-em, ale jak to będzie wyglądało, jeszcze to też nie wiem. Natomiast na pewno jest to rzecz, którą trzeba ogarnąć i z którą trzeba coś zrobić. No to miejmy nadzieję, że się uda, skoro już będziesz miał A taką dla was, władzę. chłopaki, weźcie się nauczcie mówić po polsku, no naprawdę, bo wy mówicie potwornie źle. Potwornie źle. Teraz mówię to już wiesz, jako zresztą sam wiesz, Nie, że no ja mówiłem, wiem, to ja wiem. niejednokrotnie mówiłem. Zażynacie polski język. Mówicie goldy zamiast złota i nie wiem, itemy zamiast przedmiotów. Dla mnie to jest niezrozumiałe i niepojęte, jak można powiedzieć item, skoro jest polskie słowo przedmiot, które ma dokładnie to samo znaczenie. Nie jest jakieś, nie wiem, brzydkie, nie brzmi źle. Przedmiot.
Prosta sprawa. Dobrze, a co w związku z tym, z resztą rzeczy, tak jak już jesteśmy przy tym temacie, jeżeli chodzi A to będziemy robili. Siądziemy, zrobimy słowniczek o i. umiejętności, czy też skille, o jakieś inne takie, o tego typu rzeczy, Ja nie jestem o klipy i tak wariatem, dalej. stary, ja nie jestem wariatem i nie zamierzam wprowadzać polskiej wersji castingu, tak? To znaczy nie będziemy mówili ostrze nieskończoności, nie wiem, tam krwiopijca, bo to jest śmieszne i nie ma żadnego sensu. Natomiast fakt jest taki, że po pierwsze, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że większość ludzi, to zdecydowana większość ludzi używa polskiego klienta, co dla mnie było bardzo dużym zaskoczeniem, ale większość Polaków używa polskiego klienta, to raz. Dwa, co wiem z moich 18 lat w branży gier, większość ludzi wymaga polskich wersji gier. W związku z czym zakładam, że tak samo jest z castingiem. Ja bym bardzo chciał, czy też właściwie komentowaniem, ja bym bardzo chciał, żeby. O, dam ci taki przykład. Ostatnio mój były już obecnie dyrektor z TDP-u chciał zobaczyć coś z League of Legends, tak? Bo wiedział już, że się przeprowadzam, że się przenoszę i on mówi, no dobra, to ja sobie chcę zobaczyć, co to jest ten cały LOL. Włączył jakiś poradnik dla początkującego, jak zacząć grać w LOLa. Powiedział, że po 5 minutach, nawet nie pięciu, po kilku minutach wyłączył. Nie zrozumiał ani słowa z tego, co do niego mówiono. Rozumiesz? I tak samo jest z komentowaniem meczów, tak? To znaczy włączasz stream z, nie wiem, z LCS-u i słuchasz wypowiedzi ludzi, które już raz, że gra jest sama w sobie skomplikowana, ale jest jeszcze do tego bardziej komplikowana przez to, że są używane zupełnie kosmiczne zwroty, nie są nigdy tłumaczone. Ja zawsze jak komentuję, tam co prawda mam też swoich hejterów, którzy uważają, że dobrze, że się wynoszę z Polski, bo byłem beznadziejnym komentatorem, ale z drugiej strony wiem też, że paru osobom się podobało to, jak komentuję, więc ja zawsze jak, nie wiem, jak mówię, że ktoś dajwuje wieżyczkę, to znaczy, że wbija się pod wieżyczkę i próbuje tutaj walczyć. Rozumiesz, opisowo No się wiem, no staram. wiem, wiem, I rozumiem, właśnie rozumiem. tego moim zdaniem brakuje. No, nie sami prosi, nie sami fanatycy LoL-a oglądają League of Legends. Jest gigantyczna rzesza ludzi, którzy grają w tę grę casualowo i bardzo by się pewnie chciały wkręcić w e-sport, tylko że troszeczkę nie mogą, bo natrafiają na barierę języka, na barierę informacyjną. No. Więc liczę, że to się jakoś uda usystematyzować i wyprostować. A w jaki sposób? No mówię, między innymi przez to, że będę kombinował nad jakimś takim sensownym słownikiem tego, jak się powinno mówić. No właśnie, bo ja na przykład taką miałem sytuację też, że rozmawiał ze mną jeden tutaj z widzów i było na zasadzie, że czy ktoś nie może nas na przykład wysłać na takie kursy poprawnego mówienia, coś takiego, czy nie wiem, to byłby na przykład jakiś pomysł, żeby casterów jakoś przeszkolić do tego, żeby No tak, nie, no oni to dokładnie, no. właśnie nabrali Dokładnie o tego tym mówię. języka, nauczyli się tego poprawnego polskiego i Ale wiesz co, to wtedy nie jest tylko wiesz. poprawny polski, to jest też niestety poprawny angielski, bo to jest Przy kolejna rzecz. okazji, tak, Chłopaki, no rany oczywiście. boskie, jak komentujecie mecze, to waszym psim obowiązkiem jest znajomość poprawnej nazwy czempionów i przedmiotów, czyli nie Wayne. Jak ja słyszę Wayne, to mi kurde po prostu taka gula wyskakuje. A jak ma być? No Wayne, no gdzie ty tam masz W? Tam jest V. V się po angielsku od zawsze, nie mówi się weary much, tylko very much, No, very prawda? much, tak jest. No, mówi się, nie wiem, Saint Vicious, a nie Saint Wishes. Mówi się, nie wiem, co tam jest jeszcze na V. Vertical, a nie vertical. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Więc Zyra ma akurat tam podbicie, no dobra, no to jest tam czepianie się To troszeczkę jest, to też, już tutaj, bo tak. berbelek, to do ciebie akurat. Ale generalnie no masz rację. No, to nie jest tak, że brakuje wiedzy na temat gry, bo jest parę osób na scenie, które znają grę świetnie i które wiedzą, co się dzieje na ekranie. Natomiast mówię, no na końcu zawsze są jakieś takie, a to po angielsku źle, a to po polsku źle, tak. Całość wychodzi strasznie miernie, a potem ogląda się angielski stream, gdzie masz dwóch profesjonalistów, którzy zasuwają jak stuprocentowo profesjonalni komentatorzy sportowi i rzeczywiście, no, aż się nie chce tego polskiego odpalać czasami. No nic, to w takim układzie miejmy nadzieję, że Będziemy nad tym wszyscy się przyłożą do tego, no bo pracować. wiadomo, że no, obie strony muszą chcieć, to przede wszystkim. Także no, miejmy nadzieję, że to się jakoś ułoży.
Nie wiem, Tadeuszu, czy Zaczekaj, słyszałeś, tutaj no? Hibowski. Podejrzewam, że Jason po prostu się zgrywa, bo właśnie tak jak ci ktoś napisał, że H się czasem, znaczy J wymawia się jak H w hiszpańskojęzycznych tych, więc podejrzewam, że to jest po prostu taka zgrywa, że Sehuani. Harwan. Ja na przykład uparcie mówię Harwan IV albo Harwan El Cuatro. Ale to No tak tak naprawdę tylko może i wyłącznie dla być. zgrywy. Tak, co ja tu chciałem jeszcze się ciebie zapytać, czy zapewne orientujesz się, że będzie nasza polska reprezentacja tutaj startowała w turnieju. I powiedz mi, jak ten skład, który się przedstawia, czyli Xaxus na topie, Mokate w dżungli, Overpaw na midzie, a jej botlane to jest Kreaton z Dibikiem. Czy jak myślisz, czy chłopaki mają tutaj szansę zawojować, czy raczej no nie będzie, że tutaj zaskoczenia dla Boję się, że nas. my będą tak zajęte treningami swoimi, że potraktują to troszeczkę po macoszemu i że raczej nie będzie tutaj dużych osiągnięć. Nie jestem jakoś optymistycznie nastawiony, ale mam nadzieję, że się będę mylił w tym. Ach, no dobrze. To w takim układzie już ci chyba więcej czasu nie będę zabierał. No, jeszcze mógłbym Także tutaj zrobić szybkie ostatnie. takie Q&A z Tak, czatem, że to. możesz jeszcze, jeżeli macie oczywiście pytania tutaj do Tadka, Co? Cały czas ja sobie pojadę tutaj do góry, podciągnę pytania i popatrzę to ten. jest to właśnie najlepszy moment, więc Popatrzę, co się dzieje. Tadeusz jeszcze tutaj chwilę posiedzi. I co my Patrzę, tutaj patrzę, mamy? patrzę, patrzę, patrzę. Polska jest zbyt mało atrakcyjnym krajem, jeżeli chodzi o względy finansowe, napisał Sobczakos, ale pod jakim względem? Bo generalnie rzecz biorąc, pieniądze się zawsze. Polska nie jest biednym krajem, zrozumcie to naprawdę. To jest taka propaganda generalnie polska, że u nas jest żużel i źle. Nie, no słuchajcie, my jesteśmy w gronie jednych z bogatszych krajów na świecie. Nie mamy strukturalnej biedy, nie mamy strukturalnych mordów, tak jak we wspomnianej Brazylii na przykład, gdzie mogą cię zastrzelić na ulicy na przykład. Więc to naprawdę nie jest zły kraj. To jest naprawdę całkiem spoko kraj w Europie, dodajmy. I to nie jest tak, że nie ma hajsu. Po prostu nie ma na razie ludzi, którzy by się tym umieli zainteresować i umieli zauważyć ten potencjał. Co dalej tutaj jeszcze mamy? Dobra, zjeżdżam do dołu, bo tutaj, czy będę się udzielał na forum oficjalnym? Tak, będę się udzielał na oficjalnym forum. Zamierzam. Nie jakoś strasznie bardzo dużo, bo podejrzewam, że będę miał sporo rzeczy do roboty, ale tak. Casterów ESL-a. Chciałem zwrócić do. Porównajcie casterów ESL-a do Polaków. No, chciałem zwrócić uwagę, że Polacy to też casterzy ESL-a. Berbelek, czy pracuje w Hyperze? Nie, od grudnia już nie pracuję. I czy telewizja upada ostatnio? Nie widzę żadnych materiałów. Powiedzmy tak, nie upada, jest teraz w okresie zmian, ponieważ był merger pomiędzy N-ką a C-plusem i w związku z tym teraz są różne tam przewałki i przycięto kasę wszystkim. Realnie wywalono 80% dyrektorów na przykład. Jakieś porady dla casterów. Diman wrzucił na swojego face'a, ja to wrzucę na mojego face'a, to Jozhiez wrzucił na swojego face'a taki poradnik, jak zostać casterem, więc przekleję go na mojego Facebooka, polecam. Tam będziesz mógł sobie przeczytać i posłuchać od osoby, która jest jedną z najlepszych na świecie, więc. O właśnie, Wiktor Wajktor? O, doskonały przykład. Albo Veigar, O, ewentualnie. Veigar. No właśnie, dlaczego nie mówicie Veigar, skoro mówicie Wayne? Bez sensu. No bez sensu, no czasami tak się zdarza. Co my tutaj mamy jeszcze w takim układzie? Tu gdzieś widziałem coś Czy będę ciekawego. pracował w Polsce? Nie, będę pracował w Irlandii, przynajmniej na razie. Pytanie. Dlaczego na midzie nie będzie grał czaru? To jest w sumie dobre pytanie. Dlaczego na midzie nie będzie grał czaru? No, przede wszystkim z tego względu, że jest restrykcja na maksimum dwie osoby z drużyny, A, okej. a z tego co Mokate nawet chyba mi tu wytłumaczył jeszcze i Aiden, to Overpaw jest na tyle uniwersalny, że w razie problemów u Mokatego może zawsze wziąć jeszcze dżunglę. Więc to jest takie, tak mi No się tak. wydaje, że to na tym mniej więcej będzie polegało będzie można się jakoś tam pozamieniać właśnie w tych liniach, bo Overpaw świetnie gra mida, co ostatnio nawet widzieliśmy, bo przecież Anexis pokonało MEM 2 do 1 po dość ładnym meczu, ale Overpaw również dobrze czuje się w dżungli, to myślę, że to było bardziej uniwersalne właśnie w ten sposób zagranie.
No to dobrze, to dobrze. Co bym zmienił w Polsce pod kątem e-sportu, pod względem e-sportu? Chciałbym przede wszystkim, żeby się z e-sportem zainteresowały tak zwane firmy FMCG, czyli tutaj wam napiszę Fast Mover Consumer Goods. Fast Moving, o, Fast Moving Consumer Goods. Sprawdźcie sobie, co to jest. To są wszystkie firmy, które się zajmują handlem takimi rzeczami, które się szybko sprzedają i są do szybkiego spożycia, czyli wszelkiego rodzaju proszki, chipsy, napoje gazowane, no takie zwykłe rzeczy, które się kupuje na co dzień. Czyli takie firmy jak, nie wiem, teraz to mówię akurat o markach, a nie o firmach, ale Procter & Gamble, tak? To jest taka korporacja, która jest klasycznym przykładem korporacji zajmującej się FMCG. I gdyby coś takiego się zainteresowało sportem, to by było strasznie fajne, bo w tym, to zresztą widać to w Stanach już się zaczęło dziać, na przykład MLG ma z tyłu zawsze na tych telewizorach, widać, że tam lecą reklamy jakiegoś tam doktora Peppera, jakieś tego typu rzeczy. I bardzo bym chciał, żeby coś takiego też było w Polsce. Dino, Rahares pracuje w Riocie, będzie moim przełożonym, będzie menadżerem, community menadżerem, ja będę wskakuję na jego miejsce jakby. No tak, po prostu. Spożywcze, no właśnie to nie są do końca spożywcze headshot, bo to są też takie rzeczy jak na przykład chemia gospodarcza, więc to nie jest tylko i wyłącznie spożywcze. Ale generalnie o takie rzeczy chodzi, tak? To znaczy, krótko mówiąc, żeby, nie wiem, e-sportowcy byli sponsorowani nie tylko przez Kingstona i przez SteelSeries, ale też na przykład, nie wiem, przez Rexone albo Axe, albo coś albo tego tak typu. Jak był Adidas tam na tych. No właśnie, dokładnie. Na koszulkach Copenhagen Luz. No, różnego rodzaju firmy, tak, sportowa firma. Żeby to jakoś jednak nabrało rozpędu, może właśnie to chodzi. Użytku codziennego, bardzo ładnie powiedziane. Firmy tworzące przedmioty, czy raczej dobra, to użytku codziennego. Bardzo ładnie powiedziane, dziękuję ci, Sobczakos. No nie, alkohole i papierosy na razie proponowałbym jednak wyrzucić z e-sportów, bo to nie jest dobra droga. Tak, to potem może się dość. Ciężko skończyć. Pringle sponsorują Gambit. To jest dokładnie przykład tego, o czym mówię, tak? Kasta. To jest dokładnie przykład tego, o czym mówię. Teraz ja bym chciał, żeby na przykład bym był sponsorowany przez firmę Mokate. No, mogli, to jakby by zagadali, to kto wie. No, to kto wie. No ale to jest kwestia czasu i sądzę, że krócej niż dłużej. No, w końcu ktoś zauważy, jak przychodzi 50 tysięcy osób na imprezę taką jak Intellectual Masters. To. Właśnie, akurat tu mi się przewinęło też takie nie do końca pytanie, jakie ja bym ci zadał, ale wracając jeszcze raz do memu. Ci ludzie, którzy teoretycznie nie są za memem, którzy tam trochę hejtują i tak dalej, twierdzą, że w memie gra przede wszystkim czaru, a cała reszta to tylko taki dodatek. Jakie jest twoje zdanie? No właśnie, to jest najbardziej, to jest klasyczny przykład niezrozumienia całej sprawy. Mem jest teamem, który jest na takim poziomie, dlatego że jest teamem. Że składa się z drużyny, a nie z jednego gościa, do którego są przyczepieni pozostali. Libik jest świetnym supportem. Mokata jest bardzo dobrym junglerem. Kubon bywa genialny na topie. No, owszem, zdarzają mu się w topy, ale jest to jeden z lepszych graczy w Polsce na pewno. I od, nie bez powodu od dwóch czy trzech sezonów był... Nie, od dwóch sezonów, bodajże był zawsze w okolicach top 10 na solo queue. A Makler jest bardzo dobrym AD carry, więc to nie jest tak, że tam jest jeden dobry gracz. Tam jest grupa dobrych graczy i do tego graczy, którzy mają bardzo dobrego kapitana. Ja zawsze mówiłem, Mokata jest dla mnie naprawdę ciężki szacunek mam do niego za to, jak on prowadzi ten team, jak stabilnie i jak mimo porażek wielu, naprawdę wielu porażek, potrafi to trzymać razem do kupy. U nas jest tak, że chłopaki grają jeden mecz, tak? Nie będę wskazywał palcami, ale wiele takich teamów było, grają jeden turniej, na tym turnieju im nie idzie i następnego dnia teamu już nie ma, jeden się obraża na drugiego. Zresztą Kubon to tego nie słucha, ale Kubon to do ciebie akurat jest też. I uciekają natychmiast, wiesz, do innych teamów, mają w dupie, rozpada się i lecą sobie w każdy w inną stronę. No tak się nie da zbudować teamu. No jest potrzebny ktoś, kto tym wszystkim kieruje, kto potrafi to wszystko spiąć do kupy i właśnie takim kimś jest Mokaten. Zobacz. Czekaj, co tam jeszcze byśmy mieli? Czy jeszcze może jakieś pytania tutaj będą?
Znaczy, o właśnie, bo ty Krewal pisze, no, że tylko Czarograba ma najwięcej zabójstw i najczęściej najmocniej bije. No tak, bo jest AD, jest Kerry, tak? Nie AD, tylko AP. No, jego rola chyba. Jego rolą jest napierdzielanie. No, ja też osobiście uważam, że my jako drużyna jest tutaj mocna i zawsze powtarzałem, że Libik przede wszystkim mi tutaj imponuje jako Libik support, jest świetnym supportem, bo jest imponującym supportem. On gra, jak na supporta gra tak, że jeszcze nie widziałem no, w ogóle, no, przynajmniej ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych, bo tam w Korei to, że tak powiem, rzadko oglądam, bo to też nie da się za bardzo trafić. To Libik gra supportem tak, jak nikt inny w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o Europę i Amerykę. I to mi się właśnie bardzo podoba. A Edward? Edward gra swoje, no. On jest przyzwyczajony do Genji. I wydaje mi się, że oni to tam już też się rozumieją naprawdę na takim wysokim poziomie. Czekaj, natomiast... bo to jest cała seria pytań. Po pierwsze, co myślę o Hosanie? Hosan jest świetnym AD carry, jeszcze musi trochę podrosnąć, żeby zrozumieć, że masz... Znaczy nie wiem, czy zdąży, ale generalnie nie wiem, czy on jeszcze ma świadomość tego, że to jest totalnie pro rzecz, którą się wwalił i nie wiem, czy oni to ogarniają w ogóle w DB. Czy pomysł z polskim serwerem jest nadal aktualny? Ja nie słyszałem o pomyśle z polskim serwerem, tak czy inaczej nie ma on absolutnie żadnego sensu, bo jest Nordic East, więc po cholerę jeszcze się tutaj rozkładać na ten, rozdrabniać. Dziękuję bardzo Warhawk za życzenia. Paluszek, dobry. Tak, już zaraz skończę. Wygłodzony, tak, ogłoszony, jest ogłoszony skład Polski, był on już nawet podawany. Falloutik, nie rozumiem, dlaczego przyczepia się do kasterów, a sam mówisz Kerry. Bo widzisz, Kerry to jest określenie, które głęboko wypływa z rozgrywki, z gry. Tak samo jak w futbolu amerykańskim masz na przykład określenie quarterback, tak? I owszem, można mówić rozgrywający, ale każdy będzie wiedział, co to jest quarterback. I tak samo jest z League of Legends. Są pewne określenia w grze, które można tłumaczyć i takim określeniem jest na przykład wieża. Nie widzę powodu, dlaczego mamy mówić tower zamiast wieża, skoro jest polskie słowo wieża. Jest, nie wiem, zamiast push można powiedzieć pchnięcie. Chociaż tu już na przykład bym traktował to wymiennie. I między innymi carry na przykład, to jest określenie głęboko wypływające z filozofii gier MOBA. Tak? Carry to jest konkretna pozycja w grze. Tak samo jak jungler. Tak? Nie będę mówił lesiarz, leśniczy, tylko będę mówił jungler, dlatego że taka jest nazwa na to określenie. Natomiast nie będę mówił, że jungler kupił sobie fajne itemy, bo miał mnóstwo golda, tylko powiem, że kupił dobre przedmioty, bo miał mnóstwo złota. O to chodzi. To jest ta różnica pomiędzy mówieniem z sensem a bez sensu, moim zdaniem przynajmniej. No właśnie, a mimo tego, że niektóre właśnie tutaj słowa można zamienić na polskie, a niektóre nie, i tak... Powiem szczerze, że ja jako tutaj caster spotkałem się z opiniami, że mówimy rzeczy po angielsku, że w sumie kastujemy dla Polaków, to dlaczego nie robimy tego po polsku? I też właśnie takie pytanie jest tutaj. Nie wolno się tak zwariować, bo to jest. Bo... Słuchajcie, no. No, po polsku tłumaczenie na przykład walki, która się odbywa, no teamfight, walka drużynowa, tak? Ja już też kiedyś co prawda powtarzałem, jak to mniej więcej wygląda, jak tego się starcie, słucha. Starcie, stary, starcie, ale widzisz, znów, to jest określenie, które można traktować wymiennie, tak? Znaczy tak, teamfight, starcie, ale... Tylko chodzi o sam fakt, że niektórzy... nie tolerują tego, że pewne utarte właśnie zwroty czy różnego rodzaju zachowania przez nas wymawiane są po angielsku, jak wspomniałeś, carry, czy na przykład dive, czy no nie wiem, co tam... No widzisz, dive na przykład jest, ale jest określenie nurkować, tak? No zanurkowali tak, pod wieżyczkę. Czy to źle brzmi, że ktoś zanurkował pod wieżyczkę? No... Ja rozumiem, dive też gdzieś tam sądzę, że jest taki tam pewna pula słów, które uważam, że się powinno stosować wymiennie, ale wydaje mi się, że jak ktoś powiedział, że przepiękne nurkowanie, to nie jest nic złego. No, no właśnie, tu są dwa obozy i teraz pytanie, jak, bo no tak naprawdę chyba nie da się dopasować wszystkiego do każdych wymogów, ale... Nie, no, nie ma czegoś, nie ma, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził, nie? Tak, tak, podobno nie, ale tutaj to też zauważyłeś, że to wymienne właśnie są te rzeczy. I czy nie lepiej będzie właśnie
może też na przykład stworzyć coś takiego jak taki słownik, czy No taką słownik, 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 tak, legendę, ale legendę, też dla legendę samego dla samej społeczności, społeczności. by ta społeczność właśnie nie miała problemów z tym, że apekery to jest apekery, a nie, że to jest, nie wiem, jakiś tam ziomek, nie wiadomo skąd, ma być po polsku powiedziane i koniec, że jungler to jest jungler, a nie na przykład właśnie leśniczy, że top to nie jest góra, tylko to jest No top właśnie laner widzisz, i no tak ale dalej właśnie. top to jest top mid bot, to są określenia znowu wynikające z rozgrywki, tak? No właśnie, właśnie, no ale niektórzy na Nie przykład wiem, by chcieli słuchaj, mówić, że Maniek, na powiem ci dole, na tak, no, górze i na środku, tak? ja nie ukrywam, że tutaj, ponieważ będę miał możliwość wpłynięcia na to jakąś, to będę niestety tutaj to robił pod siebie i mi się wydaje, że ja mam dosyć niezłe wyczucie języka, które wynika z tych 18 lat pisania tekstów. No to na pewno. Do nieskończonej ilości gier i recenzowania nieskończonej ilości gier, i wydaje mi się, że gdzieś tam uda mi się jakoś zbalansować i wymyślić taki słownik, który nie będzie śmieszny z jednej strony, a z drugiej strony nie będzie pokraczny. Więc no, mi się na przykład nie bardzo nie podoba Xenhill, to skoro top wynika z rozgrywki, to dlaczego Riot oparcie mówi Górna Aleja? No bo to się nazywa top lane, czyli Górna Alejka, ale znowu, tak? Top, Górna Aleja wymiennie, tak? Jest masa rzeczy, które można stosować wymiennie. Jest masa określeń, które będę za tym, żeby były one dalej po angielsku, ale są pewne rzeczy, których po prostu nie będę tolerował, bo są pokracznie, śmiesznie i żałośnie i źle brzmiące. No, to nic nie pozostaje, jak tylko poczekać na to, jak tam wszystko nam się ułoży. Linia, przyjęło się mówienie Tak, na że lejet linia, linia, linie. oczywiście, Ja też oczywiście. nie widzę powodu, dlaczego to odchodzi. Zauważcie, że to jest tak jak z językiem, tak? To jest bardzo dynamiczna rzecz i język się cały czas zmienia. Język gry też się zmienia i on tak naprawdę dopiero się kształci. No, mamy tę grę 3 lata, to jest bardzo krótki czas. Więc sądzę, że jak na sport zwłaszcza, tak? Bo ja twardo uważam, że sporty to sporty i tutaj nie ma ten. Nie ma się co w ogóle szczypać z tym. Natomiast to lingo, bo to się lingo nazywa, coś takiego, tak? Slang jakiś taki. On się wytworzy. Mam nadzieję, że tak jak mówię, no, będę mógł na niego wpłynąć, przynajmniej częściowo, żeby nie bolały uszy ludzi, którzy nie grają non-stop w grę. Ale z drugiej strony, żeby gracze hardkorowi nie czuli się skrzywdzeni w te uszy właśnie. Tutaj Szyman też oczywiście nawiązał do tematu casterów. Co sądzisz o negatywnych komentarzach graczy zwróconych do casterów, bądź też innych graczy? Znaczy ja mówię, no ja nie hejtuję. Ja uważam, że jak mam coś powiedzieć komuś niemiłego, to wolę się nie odzywać. Chyba, że już naprawdę nie mam sił, ale ja mam dosyć wysoki próg, jeżeli chodzi przynajmniej o gry. To mam bardzo wysoki próg niewrażliwości na takie rzeczy. Jako osoba, która gdzieś tam w tych mediach jednak pracuje od lat, mam centralnie wyłożone na hejting. To jest zawsze, zawsze było, zawsze ktoś ci napisze, to jest debil. Więc no, może no, trzeba się z tym liczyć i niestety trzeba mieć twardą skórę. To jest pierwsza rzecz, to zresztą to mówię wszystkim, którzy pytają się mnie, co zrobić, żeby zacząć pisać o grach, albo żeby pracować w branży gier wideo jako tam, nie wiem, komentator, youtuber, dziennikarz czy cokolwiek. Mieć grubą skórę i nie przejmować się hejtem. Po prostu nie można na to zwracać uwagi, nie można do tego przykładać wagi, bo nie ma sensu. Dobrze, to w O, takim to jest fajne układzie. pytanie. Czekaj, A, dlaczego no. CS jest niszą? Smutna prawda, ale prawdziwa. Dlaczego CS jest niszą? Dlatego, że jest strzelaniną, a strzelanina moim zdaniem nie ma szansy na dłuższą metę być e-sportem masowym, po prostu. Dlaczego? Dlatego, i od razu już odpowiadam dlaczego. Dlatego, że żadna firma właśnie z takich FMCG nie będzie chciała być kojarzona z tytułem, który jest odpowiedzialny za przynajmniej, znaczy nie jest odpowiedzialny, ale jest uważany za odpowiedzialny za przynajmniej 3 masakry w Niemczech i jakieś 2 w Stanach Zjednoczonych. Więc zapomnijcie o CS-ie po prostu, no, krótko mówiąc. No tak, no niektórzy mają różne podejście teoretycznie po grach, ale na przykład była też sytuacja, akurat wspomniałeś o tych masakrach, ale była sytuacja zupełnie odwrotna. Ja na przykład czytałem ostatnio, naprawdę no już jakiś czas temu, że właśnie dzięki CS-owi 8 albo 9-letni chłopak uratował resztę No, swoich tam
Ale Baniek, nie musisz mi tego tłumaczyć, nie, no tam słynna była historia chłopaka, który grał hunterem, jakiegoś dzieciaka, który grał hunterem World of Warcraft i ponieważ wiedział, że jest coś takiego jak feign death, czyli udawanie śmierci, tak, że padasz na ziemię i udajesz, że cię nie ma, i on w ten sposób przeżył, bo tam, nie wiem, zaatakował jakiś tam, nie wiem, łoś, czy jakiś zwierzę go zaatakował i on zrobił feign death, dokładnie, nie wiem, 9-latek, 11-latek, coś takiego, położył się na ziemi, udawał, że nie żyje, bo się tego nauczył w Warcraftcie i przeżył. Więc oczywiście takie sytuacje się zdarzają. To nie zmienia faktu, że z punktu widzenia firm zajmujących się poważnymi interesami, asocjowanie się, czyli kojarzenie się z jakimikolwiek grami, w których strzela się w głowę, biega się i jedni są terrorystami, podkładają bombę, a drudzy są przeciwterrorystami, te bomby rozbrajają, nie mają po prostu żadnych szans. A pomijając wszystko, sorry, ja jestem fanem Countera, nie takim wielkim jak byłem kiedyś, ale jestem, ale mimo wszystko uważam, że jest to gra, która się po prostu nie nadaje do e-sportu z jednego podstawowego względu. Jest nieczytelna. To jest gra, którą rozumiesz tylko i wyłącznie, jeżeli siedzisz głęboko w grze. I nawet jak siedzisz, to nie do końca wiesz, co się dzieje, tak? Znaczy musisz mieć totalnie rozkminione wszystko, żeby wiedzieć, co się właśnie wydarzyło w meczu. Moim zdaniem to jest gra, która no, nie jest odpowiednio widowiskowa, żeby być dobrym sportem. Natomiast właśnie MOBA, i to nie mówię tylko o LoLu, ale generalnie MOBA, są rodzajem gier, który jest idealny do e-sportu, bo masz jasno określoną arenę, tak, boisko. To boisko we wszystkich tych grach jest takie samo, we wszystkich grach tego typu. Czyli czy to jest Dota, czy to jest Honor, czy to jest Demigod, czy nie wiem, czy nawet Smite, to tam wszystko się opiera na tych samych trzech lane'ach i wieżyczkach i przepychaniu się do bazy, tak? Przepychaniu, proszę, powiedziałem, nie powiedziałem puszowaniu do bazy, tylko przepychaniu się do bazy, jakoś można było. Więc to jest pierwsza zaleta MOBA, czyli to, że one są bardzo takie jakby stabilne w zasadach, że wszystkie mają bardzo podobnie skonstruowany ten schemat, na którym się opierają. A druga rzecz to jest to, że są widowiskowe i są w miarę przejrzyste. Oczywiście nie dla kogoś, kto dopiero zaczyna, bo dla niego to jest kolorowa feria po prostu wybuchów i zwierzątek biegających po mapie i stworków, które giną nie wiadomo dlaczego. Defior powiedział, przepraszam, MOBA są dopiero kategorią zamkniętą dla nowych gra, dla newbie, tak? To dlatego jest 40 milionów graczy grających w League of Legends i dlatego jest to najpopularniejsza gra PC-towa na świecie? Może troszkę, tak sobie odpowiedz. Troszkę jest to sprzeczne właśnie z faktami tak naprawdę. Ale ktoś tutaj też wspomniał o StarCraftie, bo mówisz, że CS nie jest aż tak przejrzysty. StarCraft nie jest drużynowy. Też nie, no nie jest drużynowy, ale jako e-sport, jako ta dyscyplina sportowa, jako gra... Według ciebie StarCraft, teraz ten StarCraft 2 jest przejrzysty, jest zrozumiały? Tak, dla mi się StarCraft, takiego dlaczego mi się StarCraft zawsze podobał? StarCraft jest, ja dam ci taki przykład, poszliśmy na Blizzard Invitational w Warszawie z dwójką dzieci kiedyś. Jedno miało 7, drugie miało 9. I one wiedziały mniej więcej, co się dzieje. To znaczy wiedziały, że są dwie kulki, jedni niebiescy, drudzy czerwoni i że niebiescy wygrywają, bo zjedli właśnie czerwonych, tak? Tam mniej, oczywiście, że StarCraft jest dużo głębszy, że tam jest cała masa tego back-endu, tak? Czyli całego tego zaplecza, czyli budowanie bazy, cała ekonomia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale na końcu StarCraft sprowadza się do tego, że wyjeżdżają dwie kulki stworków, zaczynają się napieprzać i jedna kulka wygrywa z drugą. I to jest przejrzyste po prostu. Natomiast jakby problem z tym, ze StarCraftem w tym momencie jest taki, że po pierwsze StarCraft, mówimy o tym, że gra jest nieprzystępna dla noobi. StarCraft jest nieprzystępny dla noobi. To jest dopiero, RTS-y są mega nieprzystępne dla nowicjuszy, dlatego że ogarnięcie mikrowania i makrowania na poziomie wyższym niż jakiś tam brązowy skrab jest cholernie skomplikowane. Ja na przykład mimo tego, że gram w gry od lat i bardzo lubię RTS-y, ale w singlu, ja nie jestem w stanie grać w multiplayerze w RTS-y, bo nie ogarniam. Nie chce mi się męczyć, denerwuję się, odrzuciłem to, wolę pograć sobie w moby, bo moby mnie dużo bardziej jarają, bo mam jedną postać, bo nie muszę się koncentrować na tym, żeby ekonomia mi dobrze funkcjonowała, bo nie muszę myśleć o 20 rzeczach naraz, tylko o 4 rzeczach naraz. Rozumiesz jakby tą różnicę. No tak, dlatego tak. StarCraft jest bardzo fajnym e-sportem, ale jest też cholernie ciężki dla masy, jakby do tego, żeby w nią wejść. No już pomijając fakt, że nie jest darmowy. Co tam jeszcze ciekawego mamy? O, właśnie, czy chciałbyś kogoś takiego, takiego komentatora jak Zed dla sceny StarCrafta w LoLu? Tak, tak, chciałbym mieć Zeda w League of Legends. Sam mu powiedziałem, Zed zacznie grać w LoLa i komentować, bo
to chcemy mieć casterów tego typu. Tak, ja pamiętam jego super występy jeszcze w studiu, jak tam podczas Aramów to normalnie wszyscy płakaliśmy ze śmiechu, ale Zed ma swoje, ma swój urok w tym i jednak wie, co robi, także no, jeżeli by się znalazł, może ewentualnie, jeżeli ktoś z was miałby tutaj No, predyspozycję, to też jak przecież mówię, no, powinien się będzie. zgłaszać i próbować swoich sił, no bo to wiadomo, no, samemu, jeżeli się samemu nie zgłosisz, to myślę, że raczej tutaj ciężko będzie, żeby ci ktokolwiek odnalazł, no bo jak? Będzie robiony casting prawdopodobnie na graczy. Hibowski, pierwsze miejsce w CS-ie 55 tysięcy, w StarCraftie 15 tysięcy. Tak, tylko że pierwsze miejsce w CS-ie jest dzielone na pięciu, a w StarCraftie na jednego. Na jednego, no właśnie, i to jest cała różnica. Policz sobie, jakie są statystyki. Nie, słuchajcie, no ja mówię, ja nie jestem daleki od hejtowania CS-a. Grałem w CS-a, bardzo go lubię, ale to nie jest dobry e-sport z tych powodów, które wymieniłem. Po pierwsze, strzelanina, w której sadzi się headshoty, jest absolutnie nieprzystępna dla masy, tak? Czyli dla tak zwanego mainstreamowego, casualowego odbiorcy, który po prostu nie ma ochoty patrzeć na headshoty. A po drugie, ta gra jest naprawdę bardzo ciężka do zrozumienia, nawet jak ją się ogarnie. Dino, Morglum przestał hardcastować, powiedział, że go to nie interesuje i nie chce już więcej siedzieć w tej branży. Dlaczego nie gram solo queue? Bo się strasznie stresuję, jak gram rankedy i pocą mi się ręce i gram gorzej, a ja sobie gram po to, żeby mieć fun. Ale pewnie zacznę grać rankedy w Riocie, bo nie będzie wypadało jakiegoś tam. No tak, trzeba będzie jakoś tam pogadać, że grasz trochę. Który teraz się szybciej rozwinie? Jaki e-sport się teraz. Kulawik zadał pytanie. Który e-sport teraz się według mnie najszybciej rozwinie i dlaczego? No, wydaje mi się, że już jest ten e-sport. Jest to MOBA, a dokładnie League of Legends. Co myślę o Internationalu 3 w Dota 2? Genialny pomysł z crowdfundingiem nagrody. To jest super, super sprawa. Naprawdę szapoba. Co nie zmienia faktu, że Dota z tych samych powodów, dla których Counter-Strike też nie ma szans, znaczy jest mało przejrzysta. Dota moim zdaniem jest dużo mniej przejrzystą grą niż League of Legends, a oprócz tego jest dużo bardziej Hardkorowa. hardkorowa i skomplikowana. Przy tym nie mówię, że jest zła, jest świetną grą, grałem, bardzo mi się podobała, jak to się mówi, nie moja filiżanka herbaty. Czemu włazisz do dupy temu LOLowi? Doskonałe pytanie. Po pierwsze, dlatego, że, znaczy tak, nie włażę, tylko takie mam zdanie. Zasadnicza różnica. To, jakie mam zdanie na temat gier, a to, które gry lubię, a których nie lubię, to są dwie różne rzeczy. Tak? To znaczy uważam, że na przykład Modern Warfare jest świetną grą, mimo że jej bardzo nie lubię i w nią nie gram. Nie grałem w Black Opsy drugie, bo mnie nudziły śmiertelnie. Ale rozumiem, dlaczego jest tak popularna i dlaczego się tak świetnie sprzedaje i dlaczego ma miliony kopii sprzedanych do klientów. Dlatego, że jest dobrą grą. Nie moją, nie dla mnie, mnie to nie jara, ale jest to doskonała gra. I tak samo jest akurat w przypadku. No, ja wiem, że teraz to nikt nie uwierzy w to, że ja mówię, dlatego że takie mam zdanie, ale ja tak uważam po prostu. Uważam, że Dota jest dużo bardziej nieczytelną grą od League of Legends. Zagrałem, zobaczyłem, patrzyłem, jak jest zrobiona, patrzyłem, jak wygląda przekaz z Doty, oglądałem streamy. Niestety, no, moim zdaniem. LOL jest po prostu przejrzystszą, dużo bardziej przejrzystą i łatwiejszą w zrozumieniu grą. O, a ja mam do ciebie takie osobiste pytanie od siebie teraz trochę, bo jako, że siedzisz już w grach tyle lat, powiedz mi, czemu nie jest tak, że ta scena pecetowa ogólnie, ten e-sport komputerowy jest tak bardzo rozwinięty w stosunku do e-sportu konsolowego, który chyba najbardziej na razie jest rozwinięty, no oczywiście. Oczywiście w Japonii, w Korei, w Chinach i Momencik, przede wszystkim. jeszcze raz. No. Od początku. Chodzi o to, czemu e-sport konsolowy tak kuleje w stosunku do Esport e-sportu konsolowy, to PC-owego? jeżeli już, to jest rozwinięty głównie w Stanach, z tego co wiem, Tak, bo no tam chyba w Stanach tak, wszystkim no tam z tam. Halo. No, Dlaczego? oczywiście tam jeszcze Evolution z tymi z bijatykami przede wszystkim, tam innymi rzeczami. Powiem ci szczerze, cholera, nie mam pojęcia, dlatego że konsole są zamkniętą strukturą, jest dużo trudniejsze stworzenie tam turniejów i takiego community e-sportowego niż na PC-tach, tak mi się wydaje. Na PC-tach naturalne jest to, że masz odpalonego, nie wiem, ESL-a, czy wcześniej się miało Clan Base'a,
I po prostu masz to wszystko spięte w jednym miejscu, tak? Przeskakujesz sobie, na stronę twojego klanu, przeskakujesz sobie, jesteś na stronie organizacji, przeskakujesz i jesteś w grze. A na konsoli masz, odpalasz grę i tak naprawdę, no, musisz mieć z boku odpalonego drugie jakieś urządzenie, na którym możesz sobie tam browsować, co trzeba. A to taki jest moje jakieś, nie wiem, no, na nosa mówię teraz. Nie mam pojęcia tak naprawdę, dlaczego e-sporty na konsolach nie zagrzały tak bardzo. Natomiast powiem szczerze, że mnie ostatnio rozłożyła jedna akcja, to znaczy jeden z moich kolegów, nie powiem kto, ale jest to osoba, która jest uznawana za absolutnego guru konsol w Polsce. I takiego, wiesz, pierwszy konsolowiec tego kraju powiedział mi ostatnio, że on przestał grać na konsoli, bo woli grać na PC. Haha, in your face! No to ciekawe, ciekawe. In your face! A, jeszcze tak a propos właśnie Doty. Słuchajcie, Dotę ma każdy. Jakby chciał ktoś mieć Dotę, to by już ją dawno temu miał. Więc jeżeli mimo tego, że każdy może mieć Dotę i jeszcze jej nie ma, coś mi się wydaje, że nawet jak Dota już będzie tam oficjalnie wypuszczona, to i tak nie podgoni. Znaczy, z LoLem też jest taka kwestia, że jest, już to pisałem ostatnio w wywiadzie do Cybersportu, że to jest pewna masa krytyczna jak z Warcraftem, tak? Znaczy, po Warcraftie wyszło parę MMO, które są lepsze od World of Warcraft. Znaczy, może lepsze, no, przynajmniej porównywalne. W tym jedna, która wyszła jeszcze w dodatku z super mocną marką, czyli Star Wars The Old Republic. I generalnie rzecz biorąc, żadnej się nie udało. A dlaczego? Dlatego, że Warcraft już zagospodarował po prostu rynek. A propos Shootmani, mi się Shootmania bardzo podobała. Znaczy, wiem, że to nie jest do końca fajna gra z tego, co mi powiedzieli koledzy, którzy grają w strzelaniny dużo bardzo i próbowali, bo ja sam szczerze mówiąc jakoś nie miałem okazji, żeby w nią pograć. Natomiast Shootmania jest dokładnie. Znaczy, robi to, czego nie robi Counter-Strike. Pokazuje przejrzystą rozgrywkę. Tam masz jasno, od razu widać, co się dzieje. Tak? Masz 3x3, fajnie pokazane z zewnętrznej kamery. Mapy są skonstruowane w taki sposób, że wszystko na nich widać. To jest właśnie ten kierunek, w którym Ubisoft poszedł dobrze, tylko niestety no, gra im nie wyszła. A oprócz tego wydaje mi się, że tak jak mówię, no, teraz jest po prostu e-sport jakby troszeczkę już pozamiatany przez moby. Pies przyszedł i mnie gryzie w rękę. Czy ktoś chce psa? Mam do oddania 5-miesięcznego, bardzo miłego szczeniaczka, bardzo niekłopotliwy, kłamie, bardzo spokojny, kłamie, ładny, nie kłamie i do oddania też nie kłamie. Straszna to po prostu. Jak ktoś chce, to szybko do Tadeusza się trzeba zgłosić. Ktoś zadał też takie dość ciekawe pytanie. Co sądzisz o fenomenie Tibi na przykład? Kurde, nigdy nie grałem w Tibie, nie rozumiem, szczerze mówiąc, skąd się wzięła. Podejrzewam, że to w Polsce głównie ona chyba jest popularna, także. O, Werk się pyta, czy widziałem Blizzard All Stars. Widziałem, nie ma szans z LoLem. To jest, jak ktoś mówi, że LoL jest zgłupioną wersją Doty, to Blizzard All Stars w tej wersji, w którą ja ją widziałem 2 lata temu, to była tak 4 razy bardziej zgłupiona wersja LoLa, tak? Już taki po prostu taki no-brainer, że nie wiem, no to jest taka rozryweczka bardziej, taki gadżet dodawany chyba do gier Blizzarda niż projekt. Poza tym, no Blizzard moim zdaniem przespał całkowicie swoją szansę. Oni, nie wiem czy wiecie, ale mieli działającą wersję Doty swojej od 2003 roku bodajże. I mimo tego, że ją mieli od 2003 roku, to chłopaki nie ogarnęli, że pod samym nosem im się rozwinęła firma, która zjadła całkowicie ich na rynku e-sportowym i zrobiła grę, która powstała na podstawie gier opartych o ich mody, znaczy o mody z ich gier i oni tego nie ogarnęli. Tak? Jak byłem w Blizzardzie w 2010 roku, to nie bardzo rozumieli w ogóle, o co chodzi, że taki what's the big deal, tak? Rasa czworonoga, wielorasa. Jaką sobie możecie wybrać tam. Wszystko jest. Właśnie, jaka gra najbardziej cię wciągnęła, w którą zdążyłeś zagrać? W życiu? Tak. Oprócz League of Legends? Oprócz League of Legends. World of Warcraft, Battlefield, różne części. Co mnie jeszcze tak strasznie pożarło? No UFO w dawnych czasach. Jeszcze by się pewnie znalazło, ale ja grałem, no, słuchajcie, ja grałem w tysiące gier. Naprawdę w tysiące gier. W Grida grałem bardzo dużo pierwszego, właśnie teraz gram w dwójeczkę, ale w jedynkę pamiętam, że grałem przez 1,5 miesiąca non-stop, po 5-6 godzin dziennie, także mi ręce grabiały. Więc no, tych tytułów było bardzo dużo. Natomiast tak jak mam wymienić takie, które mnie najbardziej właśnie wessały, to Battlefield, Lolek, World of Warcraft. Tak z biegu. To mi przychodzi do głowy.
Jestem też wielkim fanem Thiefów wszystkich. Dużo grałem w Thiefy. Gothic. Ja nie przyznam się, ale ja hejtuję Gothica. Znaczy nie hejtuję, ale nie lubię. Przy czym rozumiem, skąd się... O, właśnie, to jest klasyczny przykład. Nie lubię Gothica, ale rozumiem, dlaczego jest tak popularny i dlaczego ludzie go tak uwielbiają. Baldur's Gate'a nie wymieniłem. Nie, bo kiedy Baldur's Gate był ten, był na rynku, to ja się wtedy jeszcze bawiłem w shootery. O, właśnie, Quake jeszcze. Także ja wtedy nie grałem w RPG. Za to grałem bardzo dużo w Dragon Age'a i bardzo mi się podobał. Co zrobić, żeby zająć się shoutcastingiem i komentowaniem, bo ten... Cały czas się przewija. Tank Hammer, tak, on już po raz kolejny prosi. Słuchaj, to pytanie. Trenować, zobaczyć, jak to robią profesjonalni kasterzy, nauczyć się poprawnej wymowy wszystkich przedmiotów i wszystkich czempionów z gry, znać wszystkie skille wszystkich czempionów z gry, wszystkie umiejętności, łącznie z pasywnymi. Co tam jeszcze? Umieć poprawnie mówić, mieć flow, czyli umieć płynnie, ładnie mówić i o, nie mieć szczęścia. I samemu się zgłosić gdzieś i spróbować się gdzieś sił zgłosić. Swoich tak naprawdę chyba. Ile lat przetrwa jeszcze LOL i czy ludzie, którzy dopiero zaczynają, są w stanie coś osiągnąć? Moim zdaniem LOL będzie trwał, nie jestem w stanie. Znaczy jest szansa, że jest gdzieś szansa, że to będzie piłka nożna e-sportów, tak? To znaczy wtedy będzie trwał nie wiadomo kiedy. Do nie wiadomo kiedy. Natomiast czy ludzie, którzy dopiero zaczynają, są w stanie coś osiągnąć? Tak. W każdym sporcie, w każdej grze nowicjusz ma szansę nauczyć się gry na takim poziomie, żeby grać na poziomie zawodniczym. I każdy ma takie, znaczy nie każdy ma takie możliwości, bo nie każdy ma takie umiejętności psychofizyczne tak zwane, tak? Czyli umiejętność połączenia tego, co się klika z tym, co się widzi na ekranie. Ale wydaje mi się, że nie ma tutaj jakichś ograniczeń. Luluś, weź, idź stąd, naprawdę, bo zaczynasz się robić nieznośna. Znaczy nie, jesteś kochana i jesteś bardzo spokojnym pieskiem. Do oddania. Czy byłeś kiedyś pijany, przyćpany w jakąś grę po raz drugi w stanie normalnym? I jak zmieniły się twoje odczucia? Co to za pytanie? Nie wiem, co to jest za pytanie, ale dobrze wykręcone. Nie, no nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, na tak dziwne pytanie. Ciekawe. Znaczy może dobra, odpowiem tak. Zdarzało się. W młodości zdarzały się różne rzeczy. Więc i zdarzały się różne używki, każdy młody głupi, to wiesz, tam różne rzeczy dziwne się robi w życiu, więc tak, zdarzało się. Parę wspomnień mam bardzo dziwnych. Ała, Lula, au. Lula nawet się nazywa po Lulu oczywiście. Aha. No tak można było wywnioskować przez chwilę. Tak, Lulka jest absolutnie, i do teraz żałuję, że nie nazwałem jej Irelka. Irelka, no byłoby lepsze. Irka. No niestety została Luka. Dobra, słuchaj, ja kończę, dobra. Bo muszę iść do rodziców. Także, jeszcze no właśnie, ja też już... Mają rocznicę ślubu, więc nie najwyższy chcę. Czas. Nie Czy chcę. Będę dawał Riot Points za darmo? Nie! Dobrze, nie. To tak to już nie będziemy cię tutaj dłużej trzymać. A jeszcze wkleję tutaj, jakbyście chcieli, to ja generalnie biorąc się komunikuję ze światem przez facebook.com/... A, czekaj, to jeszcze zrobię tak, żeby... Ale to chyba ci nie wyjdzie, bo musisz zrobić spację pamiętam. Spoko, kropkami, tak. Garnięte. O, garnięte. Jest. Jest Facebook Tadeusza, także lajkujcie. No, a co do mojej przygody z Hyperem, to zaczęła się od tego, że Tomek Kretschmar do mnie podbił i poprosił, spytał, czy nie chciałbym robić programu z jego kolegą Miłoszem. No i tak się zaczął. A jeszcze wcześniej były różne te... O, piesek! Paki. Fala dla Tadzia teraz pójdzie, na do widzenia, także Tadeusz ostatnie tutaj słowa do widzów, nie wiem, do polskiego community i przynajmniej jego części. Będziesz wolny, tak, no przynajmniej do tej części. I najbardziej zaangażowanej. Tak jest. Nie no, dziękuję bardzo, sądzę, że jeszcze będziemy się wielokrotnie widywali i słyszeli przy różnych okazjach, także... No dobra, to w takim układzie ja ci dziękuję bardzo za poświęcony czas i mam nadzieję, że ta praca, którą udało ci się zdobyć, będzie nie lada tutaj przeżyciem, będziesz miał mega fajne wrażenia i oczywiście nasze polskie community też nieco może... Jak mówię, ludzie nie są immanentnie źli. To nie jest tak, że ludzie są źli i że wszyscy jesteśmy hejterami. Tych hejterów jest bardzo, bardzo niewielu, tylko po prostu dajemy im się szczuć. Będziemy teraz walczyli o to, żeby... Być może właśnie jako koordynator, jako ta osoba taka optymistycznie nastawiona do świata, no nie wiem, będziesz może przykładem dla większości, może będziesz tutaj... No, niby,
próbował może, nie wiem, nawracać albo jakoś taki, no może źle powiedziałem, że nawracać, ale jakoś próbować wpłynąć na społeczeństwo, by przestało właśnie te jednostki, które tak troszeczkę psują to community, żeby przestały takie rzeczy O, nikery dla robić. Tadzia. Jak się robi nikera, przepraszam? Jak się Nie robi wiem, nikera? nie wiem, jak się robi nikera. Niech mi ktoś napisze, jak się robi nikera, bo to jest takie piękne. O, No. Paki zaprasza na wywiad statki na Cybersport. Tak, ja też zapraszam. Moment, od razu jeszcze wrzucę tutaj, jakbyście chcieli sobie poczytać, to ostatnio miałem okazję udzielić wywiadu Cybersportowi. Jeszcze jakieś tam będą wywiadziki. Soon. Coś tam będzie jeszcze. O, to sobie możecie przeczytać tutaj. Zobaczymy, czy wejdzie. Redcode łącznie, dobra. O, weszło. Redcode. Nie. Redcode. A, wyszło. Zrobiłem Jest, nikera. jest, Dobra. zrobiłeś nikera. No i dobra, to Słuchajcie, tak, to dziękuję Wam tym serdecznie. optymistycznym akcentem zakończymy. Dzięki jeszcze raz i powodzenia w Riocie i ogólnie jeszcze powodzenia również w życiu osobistym. Dobra. Pozdrawiam. No, Cześć. cześć. No i dobra, moi mili, to by było na tyle. To oczywiście wszystko będzie dostępne na moim kanale YouTube. Za niedługo, pewnie jutro. Także miejmy nadzieję, że Tadek wprowadzi swoje plany.